dłuższe. To, co widać za mną, to jedno ze stanowisk badawczych. Testujemy tu nowe konstrukcje silników, zanim trafią do produkcji seryjnej. Widzą Państwo silnik zamontowany w specjalnym zestawie uchwytów i połączony z czujnikami. Potrafimy tu symulować wszystkie warunki i sytuacje, jakie mogą wystąpić w czasie jazdy. Nie tylko zewnętrzne, ale także powodowane przez kierowcę, na przykład przyspieszenie. Sprawdzamy m.in. jakiej mocy auto potrzebuje do odpowiednich przyspieszeń. Co zrobić, aby poprawić emisję spalin i w jakiej temperaturze silnik funkcjonuje najlepiej. Możemy badać te i inne własności silnika, a także wprowadzać korekty. Zmieniamy na przykład punkt wyprzedzenia zapłonu i robimy pomiary. Jeśli widzimy konieczność, dokonujemy zmian w konstrukcji. Na przykład wkładamy nowe wałki rozrządu. Te badania przeprowadzamy nie tylko dla własnej firmy, ale także na zlecenie. Nie tylko innych producentów samochodów, ale także producentów motocykli. W ciągu ubiegłego roku 60% testowanych tu silników nie pochodziło z Porsche. Jednym z powodów, dla których konkurenci powierzają nam takie zadania,